Zespół szkół technicznych przy ulicy Cieszkowskiego w Gnieźnie stoi przed wielką inwestycją, bo właśnie na jego boisku ruszyła budowa hali sportowej. Wczoraj miała miejsce pierwsza rada budowy w miejscu, gdzie obiekt powstanie, a dziś na plac wjechał sprzęt ciężki. Hala sportowa pełnowymiarowa do piłki ręcznej, będzie tutaj też boisko do siatkówki, do koszykówki z pełnym zapleczem, sala widowiskowo-sportowa tak naprawdę na 300 miejsc, czyli będzie można tutaj prowadzić różnego rodzaju wydarzenia, które związane są z funkcjonowaniem tej szkoły. Także obiekt wielozadaniowy i niezmiernie się cieszę, że już mam nadzieję w przyszłym roku, pod koniec roku, gdzieś w okolicach listopada, ten obiekt zostanie oddany już do użytku. Ja niezmiernie się cieszę, bo przecież to w końcu dotyczy naszej młodzieży, a sprawność intelektualna obok sprawności fizycznej to tak naprawdę gwarancja, że mamy przy zdrowym uczniu przede wszystkim tego, który będzie rozwijał w końcu ten kraj i ciągnął ten wózek, który tak naprawdę dzisiaj powoli to my tutaj odstępujemy. Myślę tutaj o moich rocznikach. Tak, dodatkowy obiekt. Myślę, że podnosimy atrakcyjność naszej szkoły, ponieważ obok obiektów sportowych, które są tak bardzo cenne i nauczycieli, to pewnie daje gwarancję tym uczniom, którzy będą się chcieli w takiej jednostce kształcić i mam nadzieję, że i pewnie podkreśli to za chwilę pani dyrektor, że ten cel wspólnie uda nam się osiągnąć. Szkoła stoi dziś przed wielkim krokiem rozwojowym w swojej historii. Spełnia się wreszcie moje marzenie naszych uczniów grona pedagogicznego. Szanowni Państwo, ta hala będzie dobudowana do starej sali gimnastycznej, więc to zaplecze sportowe znacznie będzie poszerzone, będzie pełnowymiarowa, tak jak Pan Starosta tutaj podkreślił. No i przede wszystkim będą też trybuny, wyposażenie audiowizualne, więc również ta hala będzie służyć innym wydarzeniom szkolnym. I przy okazji chciałabym tutaj zaznaczyć, że to nie jest jedyna jakby w tej chwili inwestycja się tocząca, bo w tej chwili przeprowadziliśmy remont schodów tutaj do sali gimnastycznej, schodów wejściowych. Za chwilę ruszamy z wirtualną strzelnicą za 175 tysięcy, taką już na poziomie XXI wieku, więc po prostu dzieje się. Co tutaj się będzie działo przez najbliższe miesiące, no bo sprzęt będzie słychać, postępy będzie widać. Tak, no panowie tutaj koparki jeżdżą, ciężko pracują, wytrzymamy wszystko, za rok będziemy, myślę, otwierać salę gimnastyczną, więc wszystko przetrzymamy. Są przeprowadzane prace ziemne pod fundamenty obiektu oraz korytowanie pod docelowe utwardzenia, pod drogę dojazdową i parkingi. Pod koniec października przejęliśmy teren budowy. Zostały wykonane prace porządkowe i takie przygotowawcze. Rozłożyliśmy tutaj zaplecze budowy, wycięliśmy drzewa kolidujące z inwestycją i teraz jakby przeprowadzamy prace ziemne. Inwestycja ma kosztować 9,5 miliona złotych. 90% tej kwoty to środki pozyskane z programu Polski Ład. Budowa ma się zakończyć do końca 2024 roku.